wszędzie, on jest polonistą, ten wróbel, on mówi fatalnie i nie ma normalnej energii w głosie, nie dykcji, tylko tak jakimś tak pytuje tym językiem. On był na Muzeum Archeologicznym na Starówce, na wernisażu. Fragmencik dłuższego artykułu, który przeczytać moim zdaniem warto bez względu na stosunek do tej prawicowo-patriotycznej prasy, jak i do samego Andrzeja Nowaka. Akurat jestem sympatykiem, ale jakby ktoś Państwa nie był, to i tak serdecznie polecam. Sam tylko początek Państwu przeczytam. Chamy się zbuntowały. Były porządek i hierarchia, a grozi nam chaos. Ach, strach, strach, rany boskie, jak śpiewał w baladzie z trupem Bronisław Pawlik. Dzisiaj te melodie kabaretu starszych panów nucą przedstawiciele elit, które uznały się za wyłącznych właścicieli rozumu i w związku z tym naturalnego prawa do panowania nad nierozgarniętym, zacofanym ludem, nad polską hołotą. Tak jak bohater owej piosenki zostały zaskoczone zdradą, nie małżonki, ale owego ludu, elektoratu, który miał ich wielbić, a przynajmniej biernie przyzwalać na odgórne reformowanie swojego życia, swojego umysłu, na dobroczynne cywilizowanie. Kapryśny i prymitywny lud wybrał sobie jednak nowego kochanka. Kogoś, kto mówi mu, że nie jest taki prymitywny ani obrzydliwy, że nie musi porzucać swojej tradycji, swojej tożsamości, że nie musi uwierzyć w to, iż na przykład polskość to nienormalność. No, taki historyczno-współczesny wywód profesora Andrzeja Nowaka, jeden z kilku w tygodniku do rzeczy a propos polskiej wojny domowej. No, drodzy Państwo, pozwólcie, że teraz przez chwileczkę powiem, zrobię taki mały przerywnik słowno-muzyczny, aby następnie szybko przejść do pewnej zapomnianej wojny domowej. No to oczywiście nawiązanie do dzisiejszego przeglądu prasy redaktora Piotra Maślaka. Zapunktował u mnie redaktor Maślak, dlatego że wbrew wszystkiemu i wbrew wszystkim przypominał rocznicę powstania wielkopolskiego. 27 grudnia 1918 roku ono wybuchło. Redaktor słusznie zauważył, że lepiej to te takie podstawowe informacje podać, bo nie wszyscy być może je znamy. No właśnie, dlaczego nie wszyscy je, drodzy Państwo, znamy? Dzisiaj w Poznaniu są obchody tego wybuchu, tego powstania. Będzie tam wojewoda, to bardzo oczywiście dobrze, ale na przykład prezydenta nie będzie, no bo możemy powiedzieć, jest na wakacjach. Ale czy wyobrażamy sobie, że nie byłoby bardzo wysokiej rangi oficjeli państwa polskiego na obchodach wybuchu Powstania Warszawskiego, tej militarnej, narodowej katastrofy? Nie. A czy wyobrażamy sobie, że nie ma pani premier, pana prezydenta Antoniego Macierewicza na obchodach wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które wygrało, które oderwało od Niemiec, Tadek mówi o wojnie domowej, bo przecież to jeszcze były wewnętrzne porachunki polsko-niemieckie w ramach jednego państwa, Wielkopolskę, i dzięki temu zrywowi mamy wolny Poznań i wolną Wrześnię i wiele innych pięknych, wolnych polskich miast. No tak, ale powstanie wygrane, nikogo w Polsce jednak nie zainteresowało na dłuższą skalę. Traktowane jest to Wielkopolskie jako rodzaj jakiegoś przypału. No jak to zrobić, powstanie w dobrym momencie z międzynarodową pomocą i wygrać, i to jeszcze z Niemcami? No dajcie spokój. Porządne polskie powstanie to spalone miasto, ludzie na Syberii albo w obozie koncentracyjnym. To rozumiem, takie powstania czcić, szanować, wprowadzać do programów edukacyjnych jak najczęściej, a te wygrane sobie zostawić tylko dla maniaków. W polskiej prasie dzisiaj też o powstaniu wielkopolskim niespecjalnie coś przeczytamy, no ale przynajmniej przeczytamy na stronach sportowej Gazety Wyborczej, że Kasia je wykańcza. Kiedy trener zobaczył moje chudziutkie rączki i nóżki, pisze Hanna Urbaniak, ale nie o sobie, lecz o Katarzynie Kiedrzynek, uznał, że nic ze mnie nie będzie. Tak mówi bramkarka Paris Saint-Germain. Katarzyna Kiedrzynek dziś nie ma bez niej kobiecego Paris Saint-Germain, twierdzi Hanna Urbaniak. Bardzo piękny, mocny taki reportaż o dziewczynie, która po prostu walczy z żywiołem i zarazem ze swoimi słabościami. No jest teraz jedną z najważniejszych osób na firmamencie piłkarskiej ligi kobiecej, francuskiej. A to przecież nasza rodaczka Katarzyna Kiedrzynek. Ciekawe, czy jest zapisem, czy za PO, czy po prostu za dobrymi ludźmi. To jest powtórka. Jakub Kulesza, rzecznik klubu Kukiz 15, moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
Jak to się dzieje, że o 7.20 tak tryska pan energią i dobrym humorem? Po prostu świetnie spędziłem święta. Wyłączyłem telewizor, odciąłem się od internetu. Spędziłem święta w bardzo pozytywnej, rodzinnej atmosferze. Troszeczkę też zadumy, refleksji, ale bardziej takiej prywatnej niż politycznej. Polecam to wszystkim obywatelom, wszystkim Polakom, by raz do roku właśnie na święta Bożego Narodzenia lub być może częściej podobnie postąpić jak ja. Świetnie działa to na psychikę, na samopoczucie i z pewnością też na zdrowie. A złożył pan życzenie? Przełamał się opłatkiem z siedzącymi w Sejmie? Z siedzącymi w Sejmie mówi nie pan... Nie mówię o portierach i straży sejmowej, tylko o posłankach i posłach opozycji. Nie przebywałem w Sejmie w tym czasie, także trzymałem się troszeczkę z dala, przełamywałem się opłatkiem ze swoją rodziną. Czas na przełamywanie się opłatkiem w Sejmie był w czwartek, także a to, co działo się później, no to troszeczkę było zaprzeczeniem tego ducha świąt. Czyli w czwartek się połamał pod opłatkiem, a w piątek była awantura? Która całkowicie, która nie obejmowała posłów Kukiz 15 i części posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, byliśmy takimi, przyglądaliśmy się temu biernie, niewiele mogliśmy zrobić ani przemówić do zdrowego rozsądku jednej stronie, ani drugiej, ani w żaden sposób nie mogliśmy wpłynąć na marszałka Sejmu, by jednak te obrady odbyły się zgodnie z regulaminem, ani mogliśmy też wpłynąć na posłów blokujących mównicę sejmową. Także jedyne, co pozostało nam, to doczekać do końca posiedzenia i pojechać na rodzinne święta. Niech pan, Boże broń, nie pomyśli, że to jest taki paternalizm starca wobec młodego pokolenia, ale czuję, że pan nie pamięta losu nieboszczki Unii Wolności. Otóż ona nie wystawiła kandydata w wyborach prezydenckich w 2000 roku, bo uznała, że to nie jest takie ważne wydarzenie w Polsce. No i co się z nią stało? Natychmiast znikła. Nie zawsze można być pomiędzy skrajnościami. Czasami trzeba którąś z tych skrajności wybrać. Znaczy, to jest pytanie dużo szersze. Jak my, Kukiz 15, widzimy obecność w opozycji? Moim zdaniem w interesie szeroko pojętego, znaczy w interesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, opozycja, jako że nie ma wpływu na akty prawne, nie ma wpływu na to, co się dzieje w Sejmie, ponieważ mamy system partyjny, gdzie opozycja ma niewiele do powiedzenia, gdzie nasze ustawy są mrożone, odrzucane, nasze poprawki są z góry odrzucane. W zasadzie my powinniśmy się jako opozycja skupiać na bardzo merytorycznej debacie, na przekonywaniu społeczeństwa do tego, że pewne rozwiązania są lepsze, inne rozwiązania są gorsze. I im bardziej społeczeństwo będzie zaangażowane w taką merytoryczną dyskusję, tym lepiej dla przyszłych pokoleń, bo tym łatwiej będzie w przyszłości pewne rozwiązania wprowadzać. I my jako Kukiz 15 staramy się takie tematy narzucać. Reforma systemu podatkowego, reforma systemu emerytalnego. Ale niestety w obecnych warunkach nie jest to takie łatwe, ponieważ niektórzy idą na skróty. Niektórym łatwiej jest urządzać happeningi polityczne, sprowadzać debatę publiczną do takich wojny dwóch klanów partyjnych, bardzo mało merytoryczną, pełną emocji, bo taką wojną łatwiej jest zaangażować szersze masy ludzi. Chociaż w tym przypadku wydaje mi się, że okres świąt nie był właściwym do tego momentem. Co bym nie otworzył jakąś gazetę, zwłaszcza o profilu tygodnika, to tu czytam o kolejnych posłach Kukiz 15, którzy stracili wiarę w projekt i myślą, żeby coś założyć własnego. Wśród osób często wymienianych jest sławny poseł Leroy. Będziemy mieli w nowym roku nowego Kukiz tam 16, Kukiz 17 właściwie. No myślę, że najlepiej porozmawiać o tym z Piotrem Marcem Leroyem. On jest pierwszą osobą, która mogłaby to dementować. Mi już jako rzecznikowi znudziło się
rozmawianie co miesiąc na temat plotek, że klub Kukiz 15 się rozpada, że ktoś chce odejść. Naprawdę atmosfera w naszym klubie była rewelacyjna, szczególnie przed świętami. Mieliśmy spotkanie wigilijne, nie tylko dzieliliśmy się opłatkiem, ale także śpiewaliśmy wspólnie kolędy i takie informacje akurat dotyczące posła Leroya, to jestem zaskoczony, nie czytałem artykułu z nim związanego, ale już znudziło mi się komentowanie tych doniesień. Czyli dzielicie się opłatkiem, ale między sobą nie, ani teraz, ani w przyszłości. Myślę, że mocno u nas w klubie stawiamy na niezależność i to jest nie do pojęcia przez niektórych publicystów, przez niektórych dziennikarzy i przez niektórych polityków. U nas jest ogromna swoboda działania, a to dlatego, że jesteśmy klubem obywatelskim. Jeżeli są pewne obywatelskie inicjatywy, to my indywidualnie mamy nie tylko prawo, ale obowiązek je podejmować i żadna dyscyplina partyjna nie może żadnego z naszych posłów ograniczać. Jesteśmy takim związkiem prawdziwie wolnych posłów. Poseł Leroy świetnie się realizuje na polu lobbowania na rzecz legalizacji medycznej marihuany. Ma tu pełne poparcie klubu i każdy, myślę, że w naszym klubie ma takie swoje pole, na którym walczy. Jest to może nie walka o realne zmiany w prawie, bo ja nie wierzę, że w ciągu tych 3 lat uda się cokolwiek zmienić w kierunku tym, którym byśmy chcieli, ale to jest walka o popularyzowanie pewnych tematów w społeczeństwie. Proszę zobaczyć, jaka jest świadomość obywatelska na temat medycznej marihuany teraz, a jaka była jeszcze rok temu. Teraz nawet w popularnych serialach telewizyjnych ten temat jest poruszany, co mnie osobiście, jako zwolennika wolności, szeroko pojętej, bardzo cieszy. Budżet się panu podoba? Ciężko mi się wypowiadać na temat budżetu, w związku... Apelował pan o merytoryczną debatę, no to tak, bardzo proszę. Ale już mówię dlaczego. Niestety, to tutaj muszę w jednym przyznać rację tej opozycji totalnej. W jednym punkcie pan marszałek Kuchciński złamał regulamin Sejmu i nie chodzi wcale o przeniesienie debaty, a o blokowanie poprawek do budżetu w 2 bloki głosowań. W zeszłym roku to nie było tak, że szybko skończyliśmy temat budżetu, poszliśmy do domu, siedzieliśmy nad poprawkami do prawie 4 nad ranem, ponieważ tych poprawek było kilkaset. Każda poprawka wymagała indywidualnej analizy, indywidualnej debaty i przede wszystkim indywidualnego głosowania, bo tak stanowi regulamin. Lękam się trochę o jakość tych poprawek, wie pan, jeżeli były ich setki do 4 nad ranem i jeszcze analizowane były indywidualnie. No z pewnością zbyt późno zaczęła się ta debata w zeszłym roku i w tym roku też zaczęła się zbyt późno, ale o wiele gorszym rozwiązaniem było blokowanie wszystkich głosowania, wszystkich poprawek w 1 blok głosowań. Nie było żadnej dyskusji i przez to, że nie było indywidualnego głosowania. Chciała szczerby, po prostu tu akurat sytuacja jest zero-jedynkowa. Znaczy, można albo totalnie poprzeć marszałka Sejmu, który mówi, no już z tym posłem to naprawdę nie da się procedować i wyrzuca, albo totalnie zaatakować marszałka Sejmu i walczyć z nim tak długo, aż się po prostu zmieni, bo jednak taki wolontaryzm w decydowaniu, kto może z posłów wybranych przecież przez naród i reprezentujących naród zostać na sali, a kto nie, no to już nie pachnie demokracją. Znaczy ja tutaj mogę może nie walczyć z panem marszałkiem, ale go skrytykować i stwierdzić, że popełnił ogromny błąd. Dał ogromny pretekst Platformie Obywatelskiej Nowoczesnej do tej blokady mównicy, która moim zdaniem była zaplanowana już wcześniej i wykluczenie posła Szczerby. Na podstawie zarejestrowanych manifestacji, ale które były przed Sejmem. Jakiego nosa, nie? Że akurat kiedy zaplanują sobie blokadę mównicy, to akurat wtedy właśnie najbardziej pisowski z pisowców Kuchciński przyniesie im na tacy własną głowę. No wypadł, nie ma takich geniuszy. Jestem pewien, że gdyby nie wykluczenie posła Szczerby, to ta akcja Wolne Media, która moim zdaniem była zaplanowana już wcześniej, i tak by się odbyła, i tak by blokada mównicy nastąpiła. Więc moim zdaniem marszałek Kuchciński po prostu się podłożył, popełnił ogromny błąd. Moim zdaniem, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie nadaje się na prowadzenie obrad, bo takich błędów popełnia bardzo dużo i obrady prowadzone przez marszałka Kuchcińskiego
no już nie powiem, że cały czas łamie regulamin, ale nadużywa tego regulaminu, no bo mógł wykluczyć zgodnie z regulaminem posła Szczerbę, mógł przenieść obrady, pewne uprawnienia zostały nadane jeszcze w 2008 roku, jak marszałkiem Sejmu był prezydent Bronisław Komorowski, ale niestety moim zdaniem... Późniejszy prezydent, dodajmy na wszelki wypadek. Późniejszy prezydent. Marszałek Sejmu jest drugą osobą w państwie i nie ma ciała konstytucyjnego, który by mógł marszałka, działanie marszałka kontrolować. Ale jest odpowiedzialność polityczna. I myślę, że tą odpowiedzialność polityczną marszałek Kuchciński poniesie prędzej czy później, ponieważ z pewnością ten regulamin jest w pewnych miejscach naginany, nadużywany, a w przypadku poprawek do budżetu, co było moim zdaniem bardzo skandaliczne, wręcz łamane. I mamy taką sytuację, że skandaliczne, nieskandaliczne, łamane, nielałamane. Budżet został przegłosowany i teraz chcę pana zapytać, czy to jest, no tak bardzo upraszczając, legalny budżet, do którego postanowień powinny się wszystkie ministerstwa oraz wszystkie urzędy publiczne tam ujęte dostosować, czy też mamy taki podwójny budżet? No tu mamy problem z ustrojem państwa, to znaczy nie ma żadnego organu, który mógłby kontrolować marszałka Kuchcińskiego i podpis marszałka Kuchcińskiego stanowi o tym, że to były legalne obrady, że budżet został przyjęty. Nie ma ciała, które mogłoby to zakwestionować. Możemy tutaj mówić, że naszym zdaniem jest legalne lub nielegalne, ale z punktu widzenia czysto prawnego jest to przyjęty budżet, chociaż z politycznego punktu widzenia w skandalicznych warunkach. No ale jeśli złamano w końcu ten regulamin, uchwalając go czy nie, no ale złamano, to tak zastanawiam się, na ile on jest legalny. Całkowicie złamany. To budżet jest poszukany po prostu prywatną umową osób, które spotkały się na sympatycznym, prywatnym spotkaniu w sali kolumny. Tak, nawet nie. Można powiedzieć, że ta decyzja zapadła na prezydium Sejmu, gdzie marszałek Kuchciński właśnie zdecydował, że będą blokowane poprawki. PiS miał na prezydium większość i to ta decyzja była złamaniem regulaminu, ale nie ma organu, który mógłby to kontrolować, nie ma organu, który mógłby to zakwestionować. Niestety taka była interpretacja marszałka Kuchcińskiego i możemy rozliczać tę decyzję tylko i wyłącznie z punktu widzenia politycznego. Ale wie pan, że jeżeli z tego, co pan mówi, jeżeli pan marszałek dojdzie do wniosku, że uczestnictwo posłów, którzy mają nazwiska zawierające jakiegoś rodzaju agresywny wsad, na przykład Szczerba albo Nożyk. Kulesza. Czy jednak Kulesza. I będzie was wykluczał, no to pan będzie przychodził do radia, bo przeciwnie do pisowców, którzy tutaj już nie chcą przychodzić, to pan uczciwie przychodzi na to 7.20 w dzień poświąteczny i będzie pan mówił, no bardzo się nieładnie dzieje, naprawdę marszałek Kuchciński chaotycznie realizuje złą linię, etc., etc., ale będzie pan poza tym parlamentem. No kiedy powiecie dość, jeśli chcecie powiedzieć dość takiemu kuchcieniu polskiego Sejmu? Znaczy ja mówię dość temu ustrojowi, systemowi. Ja już jestem poza parlamentem, ponieważ w tym systemie partyjnym opozycjonista, poseł opozycji nie ma absolutnie nic do gadania. Może czasem pójść do mediów. W zasadzie moją największą możliwością działania są właśnie media. To, że ja mogę mówić obywatelom, że ta ustawa jest zła, ta ustawa jest dobra. Nasze głosowania, cały ten proces legislacyjny nie ma żadnego absolutnie znaczenia, ponieważ w systemie partyjnym wszystkie poprawki opozycji są z góry odrzucane. Nie ma możliwości, by przekonać władze partyjne do tego. Także zmieńmy system, wtedy będzie można mówić o pracy parlamentarnej. Apelował Jakub Kulesza, rzecznik klubu Kukiz 15. Dziękuję bardzo. To jest powtórka. Pierwsze spojrzenie na gospodarkę. Pierwsze analizy i prognozy rynku. Pierwszy przegląd prasy gospodarczej. Po prostu pierwszy program gospodarczy w radiu TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 6.40. To jest powtórka. Poranku Radia TOK FM, Joanna Mucha, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Prosto z Sejmu, czy było już jakaś... Nie prosto z Sejmu, prosto z domu. Ale Wigilia w Sejmie. Właściwie każdego z tych trzech dni, Wigilię i dwa dni świąt, próbuję się domyśleć, co to za znaki, ale nie wiem, o co chodzi. Chyba nie do mnie. To bardzo prosty znak. Chrystus się
Elżbiet pani poznała w te długie zimowe wieczory, gdzie nie rozumiem, nie było co robić? Jestem członkiem Komisji Finansów Publicznych, więc budżet poznałam na wylot, bo to jest kilkadziesiąt posiedzeń Komisji Finansów Publicznych, na której on jest analizowany. A może by pani nam o nim coś opowiedziała, bo jakoś ten budżet dziwnie mało popularny. Natomiast niestety ten budżet jest nieprzegłosowany legalnie i o tym mówią i konstytucjonaliści, i prawnicy. I, mówił o tym pan profesor Coll, mówił o tym pan doktor Piotrowski, zresztą na pierwszej stronie Financial Times, co nie przynosi nam chluby niestety jako Polsce i naprawdę to jest bardzo zła opinia i to jest bardzo zły sygnał, który płynie w świat. On jest niestety nielegalnie przegłosowany, przeprocedowany i my cały czas jesteśmy na sali po to, żeby PiS wrócił na salę sejmową i żeby ten budżet poprawnie przegłosował. Jedną rzecz bardzo ważną chcę powiedzieć, bo słucham bardzo wielu audycji, wyczytam bardzo wiele komentarzy i mam cały czas wrażenie, że ludzie nie rozumieją, dlaczego my jesteśmy w Sejmie. Gdybyśmy my dzisiaj opuścili salę sejmową, gdybyśmy nie kontynuowali tego protestu, to 11 stycznia pan marszałek Kuchciński rozpocząłby po prostu kolejne posiedzenie Sejmu i uznałby, że to posiedzenie z 16 grudnia zostało zakończone w sposób legalny i prawidłowy. Jesteśmy w Sejmie po to, żeby cały czas jakby formułować to zaproszenie do PiS-u. Przyjdźcie na salę sejmową, przeprocedujcie te ustawy, które zostały, tak zwane ustawy kolumnowe, które zostały na sali kolumnowej przeprocedowane w sposób legalny, bo one są dzisiaj nielegalnie uchwalone. Ale marszałek Kuchciński uważa inaczej. I przecież my sobie zdajemy sprawę, że PiS ma większość i że przegłosuje te ustawy, ale chcemy, żeby one zostały przegłosowane w sposób legalny. No tak, ale marszałek Kuchciński uważa, że to, do czego pani go zaprasza, już się odbyło. 11 stycznia, jeżeli zobaczy, że okupujecie fotel marszałka, to po prostu zwoła w sali kolumnowej. I tyle powiedziałbym waszego protestu. Mam nadzieję, że do takiego scenariusza nie dojdzie. Mamy jeszcze wiele dni. Mamy wiele osób, które deklarowały mediację, między innymi pan prezydent Andrzej Duda, który deklarował mediację. Nie wiem, na czym te mediacje polegały, skoro była to tylko seria kilku spotkań, które nic za sobą nie niosły. I myślę, że należy sformułować dzisiaj taki wyraźny apel do pana prezydenta, żeby te mediacje jednak kontynuował. Jeśli chodzi o wiele innych instytucji, wiele innych osób, które próbują mediować między dwoma stronami, ja jestem naprawdę przekonana o tym, że możemy wypracować kompromis, dlatego że my naprawdę zdajemy sobie sprawę doskonale z tego, że ten budżet czy te ustawy zostaną przegłosowane. PiS ma większość w Sejmie. Nic im nie zagraża. Natomiast nie możemy pozwolić na to, żeby najważniejszy dokument w państwie, na którym opiera się tak naprawdę całe funkcjonowanie państwa, był uchwalony w sposób nielegalny. A to, że był uchwalony w sposób nielegalny, naprawdę nie ulega wątpliwości. Powtórzę jednak, jeśli to, mam nadzieję, nie będzie odebrane jako niegrzeczność, ale najzwyczajniej w świecie, jeżeli marszałek Kuchciński oraz znany polski polityk, który za nim stoi, dojdą do wniosku, że pociąg już odjechał, to po prostu będą procedować w dowolnej innej sali polskiego Sejmu lub będą procedować w sali polskiego Senatu lub w kościele na zapleczu. A wy będziecie siedzieć tam jeszcze, do wyborów zostało prawie 3 lata. Wszystkie narzędzia rozwiązania tego sporu są w rękach partii rządzącej. Właśnie o tym mówię. Ja o tym cały czas będę o tym mówiła. Ja wiem, że to wygląda jak klincz, ale naprawdę wszystkie narzędzia są po stronie partii rządzącej. Jeśli partia rządząca wybierze drogę zorganizowania w Polsce równoległego Sejmu, no to będzie ich po prostu sprawa i to będzie ich odpowiedzialność. Znaczy, ale trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której zaczyna, znaczy my już mamy w tej chwili sytuację dwóch porządków prawnych, bo de facto to oznacza zniszczenie, zrobienie atrapy z Trybunału Konstytucyjnego. Gdybyśmy mieli sobie wyobrazić jeszcze w tej chwili stworzenie w Polsce dwóch równoległych sejmów, No, mam nadzieję, że partia rządząca do tego nie doprowadzi, bo to byłoby już naprawdę moralnego. Być może pani wizja jest słuszna, ale będą dwa sejmy, taki moralnie wzmożony i słuszny oraz ten niedobry, amoralny pisowski. Ale z punktu widzenia porządku prawnego, marszałek Sejmu, legalnie wybrany, zwoła posiedzenie Sejmu i to posiedzenie Sejmu będzie się odbywać jeszcze prawie 3 lata. No i naprawdę będziecie państwo prawie 3 lata rozpisywać dyżury w tej głównej izbie? Mam nadzieję, że nie. Różne scenariusze są dzisiaj rozważane również przez nas,
Powtórzę, że uważamy, że wszystkie narzędzia są w rękach partii rządzącej, ale my również oczywiście rozważamy różne scenariusze zachowań z naszej strony i nie jest to jeszcze czas na to, żeby o tym mówić, bo cały czas czekamy na ten ruch ze strony partii rządzącej i mam nadzieję, że taki scenariusz się nie ziści, ale no, naprawdę wszystkie narzędzia po ich stronie. W tej sprawie akurat jesteśmy wyjątkowo zgodni, chociaż wyciągamy, zdaje się różne wnioski, ale jeśli bym Panią namówił na chwilkę rozmowy o tym budżecie, o tym, który jest nielegalnie przegłosowany, ale i tak będzie realizowany. Wszystko nielegalnie. Optymistyczny? Nie nadmiernie optymistyczny? No zdecydowanie nadmiernie optymistyczny, bo wskaźniki makroekonomiczne, które są założone, są wskaźnikami... No jeśli patrzymy na dzisiejszą sytuację makroekonomiczną, to hiperoptymistycznymi. Natomiast od nich zależy to, w jaki sposób później kształtują się dochody, wydatki i na ile to jest po prostu realne. W naszym przekonaniu ten budżet jest absolutnie nierealny i niemożliwy do zrealizowania. Zakłada olbrzymi deficyt. Więc w naszym przekonaniu to jest po prostu budżet, który nie zostanie zrealizowany. Przekroczony zostanie poziom deficytu, ten 3%, co będzie niestety wiązało się z daleko idącymi konsekwencjami dla chociażby naszej współpracy z Komisją Europejską. Ale wie pani, że 20-25 lat temu była ta taka mentalna rewolucja, że deficyt, inflacja, wydatki rządowe to są wszystko przyczyny chorób, nawet nie objawy choroby, tylko przyczyny. Dzisiaj wyraźnie coś się, taki klimat się zmienia. Neokensiści czy postkensiści wzajemnie mają różne poglądy, ale fundamentalnie sprawie się zgadzają, że duża aktywność państwa, duża podaż pieniądza na rynku jest sposobem na ozdrowienie gospodarcze. A pani została jeszcze na poziomie tych pterodaktyli, które uważają, że konsensus waszyngtoński 90 któregoś tam roku to najwyższy etap ewolucji. Nie do końca. Nie do końca. Proszę popatrzeć na to, co się dzieje w Niemczech, a jednak ta dyscyplina niemiecka budżetowa mi znacznie bardziej imponuje niż duże rozluźnienie w krajach południowych na przykład i efekty tego rozluźnienia. Niemcy w tej chwili podjęli taką decyzję, że tam właściwie ma nie być deficytu, że mają równoważyć budżet. Długookresowo niestety sytuacji... Znaczy, normalna sytuacja powinna polegać na tym, że wtedy, kiedy są złe czasy, mamy deficyt, żeby rozkręcić koniunkturę. Wtedy, kiedy są dobre czasy, powinniśmy generować nadwyżkę, żeby równoważyć ten spadek z wcześniejszego czasu. Przepraszam, to jest oczywiste i łopatologiczne, ale czasami trzeba o tym przypomnieć. Natomiast ja mam generalnie taką refleksję znacznie jakby szerszą, że i państwa, i różnego rodzaju instytucje wpadły w spiralę zadłużenia, taką, z której obawiam się, że nie jesteśmy w stanie już wyjść w ogóle. Że my będziemy w tej chwili rolować te długi i straciliśmy jako państwo i jako instytucje ponadnarodowe kontrolę nad tym długiem, co jest... w moim przekonaniu sytuacją naprawdę niezwykle niebezpieczną i jakby lustrzanym odbiciem tej sytuacji jest to, że ten kapitał prywatny ma tendencję do kumulowania się w coraz węższych grupach jakby, czy rękach ludzi. Jak popatrzę się na tę nierównowagę z jednej strony kapitału publicznego, który właśnie kumuluje się jako ten dług niemożliwy do obsłużenia i kapitału prywatnego, który kumuluje się w coraz węższych rękach, to moim zdaniem jest to sytuacja, która w ciągu najbliższej dekady może przynieść skutki absolutnie niemożliwe w tej chwili do zaprojektowania, ale absolutnie katastroficzne. W Polsce czy na świecie? Na świecie. Bo widzi pani, ja nie jestem chyba najlepszym ambasadorem marki. Mówię tutaj o postkęsizmie, ale relator FRE, no jednak uważają ci postkęsiści, że najważniejsze jest taki rodzaj optymizmu społecznego, takiego ducha wydatków, który też powoduje automatycznie duch zdobywania na to pieniędzy. I akurat to, co robi PiS, nie żebym chciał być też ambasadorem PiS-u w tej chwili, ale wydaje się być bardzo nowoczesne w tym znaczeniu, że tak właśnie ta spychana przez 30 lat na margines myśl keynesowska teraz odżywa i mówi, bardzo proszę, deficyt to jest pojęcie księgowe, a ludzki optymizm i przekonanie, że utrzymamy się na pewnym poziomie,
jest, to jest realne, to jest prawdziwa ekonomia. No to PiS podniósł znacząco poziom nastrojów społecznych i wiele milionów ludzi dzięki ofercie 500+ ma takie poczucie, że ich pieniądze coś znaczą. Czyli mamy bardzo nowoczesną władzę. To brzmi trochę jak budowa perpetuum mobile takiego ekonomicznego. Czyli im więcej wyrzucimy tych pieniędzy, na Zachodzie mówi się już o nich nawet helicopter money, czyli takie naprawdę wyrzucane zupełnie bez kontroli, tym więcej ma to przynieść właśnie tych skumulowanych efektów. No niestety tak nie jest. Znaczy, wystarczy popatrzeć na to, co się wydarzyło w polskiej gospodarce. Ani ten efekt zwiększenia konsumpcji nie jest taki, jak się spodziewano po nim. Mamy dramatyczną zapaść w inwestycjach, a jeśli jakby konstruujemy nasz budżet, czy skonstruujemy w ogóle naszą politykę makroekonomiczną, to znaczy jeśli zanikną inwestycje i jeśli te inwestycje będą coraz mniejsze, to zmniejsza się rozwój gospodarczy, zmniejsza się przyrost PKB, zmniejszają się płace i to prowadzi do tego, że ta konsumpcja niestety jest coraz mniejsza. Nie ma takiego perpetuum mobile. Gdyby tak było, że coraz więcej wydawanych pieniędzy budżetowych powoduje jakiś wielki wzrost, to by się przecież byłby mechanizm samonakręcający się. To tak na niestety nie działa. Albo działa na krótką metę i na krótkich dystansach. No ale jeżeli pomyślę, że się uda taka operacja, że parę milionów ludzi, które do tej pory żyło na marginesie konsumpcyjnych możliwości Polaków, no, chodzili po prostu do dużych supermarketów, kupowali tam tanie rzeczy, to był ich cały udział w dobrobycie Polski, że oni mają taki teraz przełom psychiczny i nagle sięgają po towary z wyższej półki i są w stanie wziąć kredyt, psychicznie są w stanie dźwignąć taki pomysł, że wezmą kredyt i dobudują sobie w domu pokój, no to mamy przynajmniej kilkuletnie ożywienie gospodarcze murowane. Nie. Ja jestem przekonana o tym, że rzeczywiście jest grupa ludzi, która otrzymała środki finansowe, które są naprawdę im niezbędne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ale już nawet z badania GUS-owskiego wynikało, że dla 15% odbiorców 500+, nie przyniosło ono żadnej zmiany w dochodach. Żadnej. Czyli miał pan jeszcze wcześniej grupę, która mówiła, że no tak, przyniosło zmianę w dochodach, ale niewielką. Co to oznacza? 15% proszę policzyć z tej olbrzymiej kwoty, którą wydaliśmy na program 500+, które nie powoduje żadnego dodatkowego efektu dla ludzi, którzy to otrzymują. Pomoc państwa jest potrzebna i absolutnie jestem o tym przekonana, bo przesiedziałam swoje godziny w biurze poselskim i spotykałam się z ludźmi, którym naprawdę państwo polskie nie potrafiło do tej pory pomóc, a naprawdę ta pomoc była im potrzebna. Natomiast to musi być pomoc celowana. I to musi być pomoc, która powoduje... Znaczy, moim ideałem, ja jestem o tym przekonana, jest to, żeby stwarzać ludziom możliwość podjęcia pracy. Czy to jest osoba, która ma bardzo, jest bardzo obciążona obowiązkami rodzinnymi, na przykład samotna matka, która ma kilkoro dzieci i naprawdę nie jest w stanie pracować. Pomoc państwa powinna polegać na tym, żeby umożliwić jej podjęcie tej pracy. Bo praca daje godność, praca daje poczucie spełnionego życia. Czy to jest osoba niepełnosprawna? Zdecydowanie ogromna liczba osób, czy ogromna część osób niepełnosprawnych, to są ludzie, którzy mogą pracować i mieć radość z tej pracy. Ale chce pani stworzyć państwowe miejsca pracy dla osób, które sobie nie radzą w prywatnych miejscach pracy? Nie, umożliwić im podjęcie pracy, chociażby przez to, żeby pomóc im zaspokajać właśnie te wszystkie potrzeby, których po prostu nie są w stanie, z którymi są w stanie sobie dać rady. Spotykam się w biurze poselskim z kobietą, która ma 6 dzieci i jest sama. Troje z tych dzieci jest jeszcze w wieku takim, że jeszcze nie chodzą do szkoły. Nie ma takiej możliwości, żeby ona normalnie podjęła pracę. Polskie państwo nie tworzy jej takiej możliwości. Więc to są tego typu sytuacje i jesteśmy w stanie jako państwo to zrobić. Chyba lepiej być w opozycji jednak niż w rządzie, prawda? Człowiek ma więcej nadziei, że zrobi coś dobrego. Zdecydowanie lepiej jest jednak być w rządzie, panie redaktorze. Zdecydowanie lepiej. No to szczególnie w tej konkretnej sytuacji, w której my w tej chwili jesteśmy. Pozostaje tego pani życzyć, a też pani wszystkim posłankom i posłom Sejmu. Niech się marzenia spełniają. Dziękuję bardzo. Joanna Mucha, Platforma Obywatelska. Dziękuję. To jest powtórka.
była tutaj. Dowiedziała się nieoficjalnie informacyjna agencja radiowa do podpisania umowy z fundacją. W tej sprawie dojdzie później niż wcześniej planowano. Przed świętami do dymisji podał się cały zarząd fundacji, a tylko jego członkowie mogli podpisać umowę. Tymczasem negocjował ją fundator książę Adam Czartoryski bez udziału zarządu. Nie sporządzono nawet wyceny kolekcji, mówi były już prezes fundacji profesor Marian Wołkowski-Wolski. Nie było żadnej wyceny, więc w związku z tym to jest też jeden z aspektów bardzo ważnych odpowiedzialności zarządu, który miałby sprzedać mienie o tej skali wartości bez wyceny i bez operatu żadnego. Myśmy nie mogli złożyć podpisu pod czymś takim, dlatego że bylibyśmy po prostu, no nie teraz, to za kilka lat zostalibyśmy, prawda, pociągnięci do odpowiedzialności karnej, no krótko mówiąc, za niegospodarność. No, według nieoficjalnych informacji państwo polskie za kolekcję zbiorów zapłaci 500 000 000 zł. To się nijak ma do wartości zbiorów, dlatego że wartość zbiorów i budynków, bo podkreślam, że zbyte na rzecz Skarbu Państwa mają być też budynki. Pałac, klasztorek, arsenał i dwie baszty miejskie. Natomiast wedle bardzo, bardzo szacunkowych jakichś wycen, wartość zbiorów bibliotecznych, muzealnych i budynków gdzieś się kształtuje około 10 000 000 zł. Z taką wyceną nie zgadza się dyrektor instytucji profesor Andrzej Betlej. Wszelkie sumy, które padają w odniesieniu do kolekcji Czartoryskich, z mojego punktu widzenia są absurdem. Kolekcja ta należy do kolekcji, które definiuje historię Polski. Akt hołdu pruskiego, akt Unii Horowerskiej, kronika Jana Długosza. To są te rzeczy, które rzeczywiście definiują naszą przeszłość, naszą historię. Nie wyceniamy własnej historii. Jednak, jak dodaje profesor Betlej, zbiór bezcennych dzieł sztuki oraz dokumentów powinien trafić pod skrzydła Muzeum Narodowego w Krakowie. Oczywiście, że w moim odczuciu zbiory te powinny znajdować się w Krakowie i myślę, że rola, jaką spełniała i spełnia w chwili obecnej Muzeum Narodowe w Krakowie, predestynuje nasze muzeum do opieki i kontynuowania misji tego pierwszego muzeum w Polsce. Kolekcja książąt Czartoryskich to obrazy, dzieła rzemiosła artystycznego, sztuki starożytnej oraz zbiór starodruków, dokumentów i archiwaliów. Najcenniejsze są obrazy Dama z Gronostajem, Leonarda da Vinci i pejzaż z Miłosiernym Samarytaninem, Rembrandta. Żydowski Talmud z XIX wieku wykopali drogowcy podczas budowy obwodnicy Płocka. O wykopalisku poinformował Hubert Woźniak z płockiego ratusza. Maszyny pracujące przy budowie wykopały księgę. Okazało się, że jest to zawinięty w odzież Talmud z 1877 roku, po hebrajsku i po rosyjsku. Księga jest w dobrym stanie. Już trafiła do Muzeum Mazowieckiego w Płocku, informuje o tym wicedyrektor placówki Krystyna Suchanecka. Talmud został zabezpieczony i czeka na fumigację, czyli proces odkażania. Chodzi o to, żeby nie zagrażał on biologicznie ani innym obiektom, ani ludziom. Po tym odkażaniu zostanie on przez nas dokładnie przebadany. Talmud to zbiór tradycyjnych praw judaizmu uzupełniających Stary Testament. Stanowi komentarz do Tory. Księga została zakopana w ziemi prawdopodobnie po II wojnie światowej, ale jej pochodzenie mają wyjaśnić Talmud badania. 24 godziny w Polsce i na świecie. Czas kończyć nasz magazyn. Zachęcam Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej www.polskieradio24.pl. Tam dźwięki archiwalne i nie tylko, bo można nas słuchać również online. Mamy też swój profil na Facebooku oraz konto na Twitterze. Wystarczy wpisać Polskie Radio 24. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mariusz Gzyn, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Dla Was są ważniejsze swoje. Przepisy, już nie Polskie nie Radio 24. A średło! Wielkie konflikty. Wystarczy, że da to panowi, jak nie proszę. Trudne wybory. A matce i ojca można nie do domu starczyć. Problemy społeczne. Co do miłości. Geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej i Polskiego Radia. Codziennie po 20:30. Zapraszamy. Dołącz do nas.
nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Mareczek Marzydowski, ale obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. Daje ślepego, informacje dnia. Nie widział, daje głuchego, przed mikrofonem Robert Kawka. Janek Witek Barbara, zawalił go SMS-ami. Więcej interwencji w związku z nim podjęto w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, pomorskim i lubuskim. Skutkiem orkanu był też sztorm na Bałtyku dochodzący do 10 stopni w skali Beauforta. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dziś niemal w całym kraju powinno być już spokojnie. W ciągu najbliższych dni pogoda powinna być stabilna. Według synoptyków z IMGW będzie chłodno, ale nie mroźnie. Zobaczymy też więcej słońca. Korzystna dla Gazpromu decyzja Komisji Europejskiej w sprawie zwiększenia przepustowości gazociągu Opal od nogi Nord Streamu zawieszona. Postanowił tak unijny Trybunał Sprawiedliwości. Przychylił się tym samym do wniosku PGNiG oraz stanowiska władz Polski. Gazowa spółka ostrzegała, że zwiększenie dominacji Gazpromu zagraża naszemu regionowi. Może wpłynąć także na wyższe ceny gazu. Nie wiadomo, kiedy Trybunał wyda ostateczne postanowienie w tej sprawie. Nie żyje amerykańska aktorka Carrie Fisher, która zasłynęła jako księżniczka Leia w Gwiezdnych Wojnach. Zmarła w wyniku ataku serca w wieku 60 lat. Kilka dni temu aktorka doznała ataku serca na pokładzie samolotu, gdy wracała z Europy z promocji swojej najnowszej książki. Do zdarzenia doszło tuż przed lądowaniem w Los Angeles. Skoordynujemy nasze działania z personelem medycznym, który czeka na nas przy bramce. Wśród podróżnych mamy lekarza i pielęgniarkę, którzy podjęli już działania. Jeden z naszych pasażerów nie daje oznak życia. Mówi pilot samolotu w rozmowie z wieżą. Reanimacja przywróciła czynności życiowe. Po przewiezieniu do szpitala aktorka przez kilka godzin była w krytycznym stanie. Następnie media informowały, że sytuacja ustabilizowała się. Niestety Carrie Fisher ostatecznie zmarła. Znana była nie tylko z produkcji Gwiezdne Wojny. Zagrała również Blues Brothers czy Kiedy Harry Poznał Sally z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Rośnie liczba ludności Białorusi. Miejscowy Urząd Statystyczny poinformował, że 1 października mieszkało tam 9 milionów 505 tysięcy ludzi. To o 5 tysięcy osób więcej niż kwartał wcześniej. Z Mińska Włodzimierz Pac. Białoruś po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku miała ponad 10 milionów ludności. Potem jednak jej liczba zaczęła spadać. Pozytywne procesy demograficzne zaobserwowano dopiero w 2014 roku. Białoruskie władze w ostatnich latach kładą większy nacisk na politykę prorodzinną. Białorusini mają swój odpowiednik programu Rodzina 500+. Oprócz tego mocno wspierane są rodziny wielodzietne. Na przykład małżeństwo, które posiada czworo dzieci, może liczyć na zwrot przez państwo całego kredytu na zakup mieszkania. Problemem są rozwody. W ostatnich latach praktycznie co drugie małżeństwo kończy się rozwodem. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W tym roku na Ukrainie zdemontowano ponad 2000 sowieckich pomników. Zmieniono też nazwy tysięcy miejscowości i ulic. Nad Dnieprem prowadzona jest dekomunizacja, w ramach której z przestrzeni publicznej znikają pozostałości sowieckiego reżimu. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. 1320, dokładnie tyle pomników Włodzimierza Lenina zdemontowano na Ukrainie w ciągu tego roku. 1069 to liczba zdemontowanych pomników innych postaci z komunistycznego panteonu. Takie informacje podał koordynujący dekomunizację Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Ponadto nowe niekomunistyczne nazwy nadano ponad 50 tysiącom ulic. W ramach dekomunizacji zmieniono też nazwy niemal tysiąca miejscowości, niewielkich wsi, ale też dużych miast, które nosiły nazwy odnoszące się do sowieckiej symboliki bądź komunistycznych postaci. Jednym z miast, których nazwę objęła dekomunizacja, był m.in. milionowy Dniepropietrowsk, nazwany tak na cześć Grychoria Petrowskiego, komunisty współodpowiedzialnego za wielki głód na Ukrainie. Obecnie miasto nosi nazwę Dniepr. Dekomunizacja prowadzona jest w ramach ustaw dekomunizacyjnych, które ukraiński parlament przyjął w kwietniu 2015 roku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 40 euro zaoszczędziła każda włoska rodzina, która zjadła to, co zostało po świętach. Co czwarty Włoch poświęcił pierwszy poświąteczny dzień na pozbycie się prezentu, który nie przypadł mu do gustu. Z Rzymu więcej na ten temat Marek Lenert.
Włosi nauczyli się nie marnować jedzenia. Recykling w kuchni uznany został za modę tegorocznego Bożego Narodzenia. Wielu paniom domu pomagają w tym przepisy z chudych lat po II wojnie światowej. I tak w 2/3 domów na stół powróciły we wtorek potrawy, których nie zjedzono podczas świąt. Zajadając się przysmakami, o których większość już zapomniała, niektórzy zastanawiali się, co zrobić z prezentem, który nie znalazł w ich oczach uznania. 1/4 bowiem zdecydowana jest się ich pozbyć, co nie znaczy wyrzucić, lecz podać dalej. Najczęściej obdarzana jest nimi najbliższa rodzina, ale wiele sklepów przyjmuje już niechciane prezenty świąteczne. Są wreszcie i tacy, którzy sprzedają je w internecie. A na tegoroczne prezenty Włosi wydali 6 miliardów euro. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W nocy zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia na zachodzie. We wschodniej centralnej części przelotne opady deszczu ze śniegiem. W górach śniegu. I tam najzimniej minus 5, na wschodzie minus 2, 0 w centrum. Najcieplej plus 2 na krańcach północno-zachodnich i na wybrzeżu. Wiatr jeszcze dość silny. W górach i nad morzem porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po pierwszej. Czas na tematy gospodarcze. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dzień dobry, zaczynamy gospodarczy temat dnia. Witam Państwa, Marcin Piasecki z Dziennika Rzeczpospolita, a w studio gość, pan profesor Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie Państwa. Panie profesorze, Europejski Bank Centralny stwierdził, że taki bank włoski, zresztą najstarszy na świecie bank, który się nazywa Monte dei Paschi di Siena, potrzebuje 8 miliardów, no, prawie 9 miliardów kapitału, żeby spełnić wymogi kapitałowe i funkcjonować po prostu normalnie i bezpiecznie. I tutaj chciałbym się odwołać do doświadczenia polskiego. Mianowicie nie minął jeszcze miesiąc, kiedy poznaliśmy decyzję i poznaliśmy umowę taką, że PZU, czyli polska firma wraz z Polskim Funduszem Rozwoju, kupują za bardzo duże pieniądze udziały w innym, no może nie tyle banku włoskim, co kupują po prostu udziały w banku polskim należącym do banku włoskiego. Czy w ten sposób nie uratowaliśmy my, Polacy, polskie firmy, po prostu włoskiego sektora bankowego? No w jakim stopniu tak, chociaż chciałem zwrócić uwagę, że te wymagania kapitałowe, które rosną właściwie w całym sektorze bankowym w Europie, są wynikiem do 2019 roku różnych regulacji, które weszły i które też niezależnie od tej transakcji byłyby, czy implikowałyby wzrost kapitału we wszystkich bankach w Polsce i takie potrzeby. Były chyba szacunki nawet rok temu, że takie potrzeby dla całego sektora w Polsce przez najbliższe 3 lata to jest kwota około 60 miliardów. Niemniej jednak chyba trzeba tutaj rzeczywiście się zgodzić, że te 10 miliardów, które zasiliły w tym momencie w jakiś sposób no, kapitał tego banku włoskiego, na pewno się w jakim stopniu przyczynia, a przynajmniej z perspektywy, jeśli chodzi o przyszłość, to odpowiedzialność PZU czy odpowiedzialność nowych właścicieli, prawda, redukuje odpowiedzialność właścicieli włoskich. O procesie zakupu Pekao S.A. przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju mówi się jako o udomowieniu, elemencie udomawiania banków w Polsce. Czy pana zdaniem ten proces jest korzystny? Czy tak się powinno dziać? Czy rzeczywiście inwestorzy zagraniczni, międzynarodowi właściciele są w sektorze finansowym no, pewną wadą? Takich wysoki udział, a ten udział, przypomnijmy, jeszcze niedawno przekraczał 50%. Należy się zgodzić na pewno z opiniami, wieloma zresztą opiniami, nie tylko moim podejściem do tej kwestii, że procesy decyzyjne, które były scentralizowane poza granicą, one istotnie uwzględniały całej masy potrzeb, które wynikają właśnie z funkcjonowania kredytobiorców właśnie w Polsce, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych. Udomowienie, ja kiedyś na pytanie o definicję, uważam, że udomowienie należy w tym momencie potraktować jako pewne lepsze zrozumienie właśnie zarządów banków i właścicieli co do potrzeb kredytobiorców, co do
do potrzeb właśnie tych wszystkich podmiotów, którym bank ma służyć. I w tym momencie bardzo ważne jest jakieś zaakcentowanie tego elementu właśnie służby. Wydaje się, jak obserwujemy okres transformacji, ostatnie 25 lat, to wyraźnie widzimy, że właściciele banków, zagraniczni właściciele w znacznie bardziej większym stopniu współpracują, czy też przyczyniają się do, można powiedzieć, dobrobytu tych przedsiębiorstw, które pochodzą z ich rodzimego kraju. Zresztą to jest w pewnym sensie normalne, jak obserwujemy sposób funkcjonowania banków niemieckich współpracujących z klientami albo banków amerykańskich. Tak można by wymieniać jeszcze banków francuskich. I to jest normalne i szkoda, że myśmy tych wniosków nie wyciągali wcześniej i wydaje się, że w tym momencie ta jakość, czy też korzyści, można powiedzieć, wynikające z tego przeniesienia akcentów w procesach decyzyjnych będą już zdecydowanie bardziej widziane, wydaje mi się, już w krótkim okresie. Nie musimy czekać przez rok czy dwa lata, natychmiast będą one zauważalne, a przy tym, jeśli chodzi o ten związek PZU PKS-a, on dostarcza wiele synergii, to znaczy tworzy taką możliwość właśnie łączenia różnych ofert dotyczących właśnie produktów ubezpieczeniowych i produktów bankowych i to też jest ta niezwykle duża wartość dodana, której nie da się w tej chwili wymierzyć w pieniądzu, ale na pewno ona będzie bardzo mocno procentować. A czy to udomowienie nie oznacza po prostu nacjonalizacji tego, że bank stał i upaństwowienia, że bank stał się po prostu państwową własnością? Czyli gdzieś tam na horyzoncie mogą się pojawić politycy, którzy zaczną wprowadzać własne porządki w tejże instytucji finansowej. Czy nie widzi pan takiego ryzyka? Ja bym tutaj, jakby odnosząc się do tego problemu, przedstawił przykład, panie redaktorze, na przykład PKO BP i nie tylko, wiele dużych przedsiębiorstw, PKN Orlen, KGHM, gdzie mamy przecież, właśnie mieliśmy historycznie taką sytuację i mamy, można powiedzieć, to, co pan nazwał pewne ryzyko, zagrożenie właśnie pewnej ingerencji polityków. Niemniej jednak, jak patrzymy na pewne oceny, jeśli chodzi o jakość funkcjonowania i jakość usług dostarczanych przez PKO BP, to one są na najwyższym poziomie, więc tutaj ten czynnik absolutnie nie zakłócił, czy też nie przyczynił się do tych potencjalnie negatywnych efektów. Można by powiedzieć jeszcze więcej, że w momencie kryzysu, kiedy masowo banki zachodnie, to znaczy te z kapitałem zachodnim w Polsce, redukowały akcję kredytową w stosunku do przedsiębiorstw, to właśnie ten ciężar przejął PKO BP i nie z racji pewnej odgórnej dyrektywy politycznej, tylko z pewnych racjonalnych przesłanek biznesu i one się opłacają. Panie profesorze, bank PKO S.A., o którym teraz dużo rozmawiamy, udomowiony bank, czy też udomawiany bank PKO S.A., miał bardzo nikły, niewielki portfel kredytu we frankach szwajcarskich. To zresztą wynikało z takich czynników historycznych. Sam bank nie udzielał kredytów w walutach. Natomiast rok 2016, ten rok, który się w tej chwili kończy, jest takim rokiem pewnych zmagań. O to, żeby właśnie coś zrobić z tymi kredytami we frankach w Polsce. Pan uczestniczył w pracach zespołu w kancelarii prezydenta, która proponowała rozwiązania najróżniejsze. Proszę mi powiedzieć, czy w ogóle jest potrzebna ta pomoc frankowiczom, te rozwiązania? Ja podchodzę do tego zagadnienia zdecydowanie inaczej. Nie możemy na to patrzeć z perspektywy pewnej relacji frankowicze, banki i pomoc frankowiczom, bo to jakby odwraca naszą uwagę od problemu zasadniczego. Otóż problem zasadniczy to jest właśnie taki. Dzisiaj kredytobiorcy nie są zabezpieczeni przed ryzykiem kursowym. A co to oznacza? Jeśli byłaby sytuacja taka, że kurs franka rośnie do 6, to według moich szacunków około 40% portfela staje się niewypłacalny, czyli portfel kredytobiorcy nie są w stanie obsługiwać właśnie tych kredytów. Z perspektywy kwoty to oznacza około 50 miliardów, czyli 50 miliardów
natychmiast staje się kosztem w bankach, czyli w postaci rezerw. 50 miliardów, proszę Państwa, w stosunku do kosztów, w stosunku do zysku rocznego sektora bankowego, około 12 miliardów. To jest, można powiedzieć, poważny kryzys sektora bankowego, ale to nie jest najważniejsze. I czy będzie... banki upadną w takiej sytuacji? Te banki, które są obciążone tym kredytem? Tak, tak. W takiej sytuacji, proszę Państwa, ten koszt musi być pokryty z jakichś funduszy, z jakichś środków. W związku z tym, kto musi tutaj się pojawić, kto jest taki, że tak powiem, posiada takie zasoby finansowe, musi się pojawić państwo. A nie Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Proszę Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się, można powiedzieć, gwarantowaniem depozytów. Tam jest tylko 12 miliardów. W sytuacji takiej, o której mówię, funkcja czy rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego się kończy i nie ma on możliwości, żeby temu sprostać. Dalej należy powiedzieć, że ten niezwykle duży kryzys sektora bankowego będzie prowadził natychmiast do kryzysu, poważnego kryzysu gospodarczego. Chciałem tutaj podać taką liczbę. W kryzysach gospodarczych straty, które są szacowane w oparciu o tego, co mieliśmy w historii w świecie, to jest około 30% PKB. W naszym wypadku w Polsce to jest około 600 miliardów, proszę Państwa. 600 miliardów cofa nas wiele lat wstecz, już nie mówiąc o niezwykle wielkiej destrukcji, jaka się pojawi właśnie w gospodarce. I to jest właśnie ten cel, na którym należy się skupić. Zresztą chciałem powiedzieć, że pan prezydent jednocześnie wiele razy akcentował to zagadnienie. Czyli, że tutaj jest to kwestia przede wszystkim zabezpieczenia się przed tym właśnie kryzysem, który w związku z tym pogrąża również i frankowiczów, i banki. I właśnie dlatego nie wolno nam cały czas zapominać o tym i wydaje się, że no pewne takie trochę nastroje czy poczucie komfortu, że kredyty te są póki co obsługiwane, że nasz sektor jest mocny, uważam za nieuzasadnione. Zresztą, proszę Państwa, niedawno kurs franka wzrósł o tyle, że na przeciętnym kredycie kredytobiorca jego zadłużenie wzrosło około 15 tysięcy złotych w ciągu tygodnia. Ale panie profesorze, frank za 6 złotych, no to jednak wydaje się dosyć abstrakcyjne. Proszę Państwa, abstrakcyjne wydawał się również kryzys, który powstał w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Wtedy też byłem w Waszyngton i zaraz po kryzysie i były podobne można powiedzieć opinie. To jest niemożliwe. To jest właśnie zarządzanie ryzykiem, proszę Państwa, to nie jest jakieś tworzenie sobie poczucia, że to jest niemożliwe. My mamy się przygotować na taki scenariusz. I pytanie będzie takie właśnie, jeśli zdarzy się taka sytuacja, kto poniesie odpowiedzialność? Odpowiedzialność czy konsekwencje dotkną wszystkich w kwotach, o jakich już powiedziałem. I można by powiedzieć, że warto wyłożyć jakieś pieniądze na poziomie 20-30 miliardów, żeby przed tymi konsekwencjami się zabezpieczyć. No zobaczymy, czy nadchodzący 2017 rok przyniesie rozwiązania, takie systemowe rozwiązania, jeżeli chodzi o kredyty we frankach szwajcarskich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Zbigniew Krysiak z SGH, a z Państwem żegna się Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 18 minut po pierwszej. Czas na Puls Gospodarki. Błażej Prośniewski i jego goście. Proszę Sawicki, TMS Brokers. Wojciech Warski, Business Center Club. Witam. I czekamy jeszcze na Marka Siudaja z Gazety Bankowej. Panowie, przy świątecznych stołach, mam nadzieję, nie było ani o polityce, ani o gospodarce. No ale jeśli już trzeba było o czymś rozmawiać w kontekście gospodarczym, to pewnie w wielu polskich domach często przewijał się temat emerytur. No i właśnie od tego tematu chciałbym rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, bo tuż przed Bożym Narodzeniem Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów opowiedział się za przekazaniem 25% środków zgromadzonych w OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Pozostała część ma trafić na indywidualne konta emerytalne. Ta propozycja trzęsienia ziemi nie wywołała. Zresztą chyba wszyscy się spodziewali, że taka decyzja zostanie podjęta. Czy to znaczy, że wszyscy już się pogodzili z tym, że OFE znika? Bartosz Sawicki.
chyba wszyscy się zaczęli z tym godzić, kiedy jeszcze rząd Platformy Obywatelskiej zaczął demontaż tego systemu. To był taki, szczególnie nad polskim rynkiem kapitałowym, wiszący trochę czynnik zagrożenia, na który wszyscy czekali, aż on w końcu się zmaterializuje, bo chyba nikt nie wierzył, kiedy ten pierwszy krok uczyniono, że on zostanie odwrócony. I to tak naprawdę była kwestia czasu, w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia tej reszty tych środków zgromadzonych w OFE, więc to absolutnie nie może dziwić. Natomiast no, myślę, że jeszcze będzie trochę przebojów z całej